Na relację zaprasza agencja kreatywna Macumedia. Kreatywność wspierana technologią. Witam serdecznie wszystkich na tym briefingu. Jest mi niezwykle miło i z ogromną radością w sercu chcielibyśmy ogłosić projekt, który uda się zrealizować dzięki dobrej woli wielu ludzi i to traktowany ten projekt zupełnie apolitycznie, dlatego że łączy nas piłka, łączy nas Radomiak i projekt, który będzie bliski wszystkim zielonym sercom w Radomiu. Będzie to centrum sportu, na którym będziemy realizować pewną rodzaju misję społeczną, dlatego że przede wszystkim zyskają radomskie dzieci. Chcę się pochwalić, że już na dziś Akademia Radomiaka liczy 650 dzieciaków. Dzięki Centrum Sportu ta liczba będzie mogła się wielokrotnie zwiększyć i stąd taka idea, stąd przede wszystkim moja ogromna radość, dlatego że zawsze powtarzałem przy wielu okazjach, że Akademia Radomiaka to jest oczko w głowie i że projekt jest niezwykle ważny. Będąc ojcem, sam dobrze wiem, jak ważne jest to, żeby dzieci odsunąć od komputerów i żeby kultura fizyczna dominowała w domu. Jest mi ogromnie miło, że ta inicjatywa spotkała się z takim poparciem władz państwowych, władz regionalnych i dzięki temu pewnie jest skazana na sukces. Jest mi niezwykle miło, że jest z nami pan minister Kamil Bortniczuk, że jest pan eurodeputowany Adam Bielan, no i pan prezydent Radosław Witkowski, który zawsze wspierał wszystkie sprawy związane ze sportem w Radomiu i jak widzimy, tak jest nadal. Szanowni Państwo, przerwaliśmy na chwilę ten mecz, który z naszymi plecami się toczył, ale tylko po to, żeby ogłosić projekt, dzięki któremu takich meczów będzie mogło się odbywać znacznie więcej. Za chwilę skończymy konferencję, dzieciaki wrócą do gry, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby miał jak najlepsze warunki do tego, aby sport uprawiać i do tego, aby nie tylko Radomiak, ale i cała polska piłka miała powody do radości dzięki temu, że takie projekty, jakie dzisiaj przedstawiamy, będą realizowane. My kilka tygodni temu w Ministerstwie Sportu i Turystyki ogłosiliśmy po raz pierwszy projekt wsparcia infrastruktury klubów ekstraklasy i pierwszej ligi z nastawieniem właśnie na tego typu infrastrukturę, jaką tutaj przedstawiamy. Jestem bardzo rad z tego, że właśnie Radom jako pierwszy odpowiedział konkretnym projektem na ten nasz program. Projektem Akademii Piłkarskiej Centrum Sportowego Radomiaka, projektem, w ramach którego powstanie w Radomiu kilka boisk, powstanie zaplecze dla tych boisk, powstanie boisko kryte, powstanie boisko z podgrzewaną murawą, powstanie wreszcie internat czy bursa, która pozwoli na prowadzenie przez klub chociażby szkoły sportowej i zakwaterowanie przy klubie najzdolniejszej młodzieży, nie tylko z Radomia, nie tylko z Mazowsza, ale także z Małopolski czy z województwa świętokrzyskiego. Bardzo się cieszę z tego, że ten projekt łączy potencjały kilku władz, że to jest potencjał klubu ekstraklasowego, jednego z lepszych w tym sezonie i życzę powodzenia panie prezesie również w kolejnych sezonach, że łączy potencjał władz samorządowych, bo realizacja tego programu nie byłaby możliwa, gdyby nie decyzja pana prezydenta i władz miejskich o przekazaniu gruntu pod budowę tego centrum, ale łączy też potencjał państwa przedstawicieli nie tylko w polskim parlamencie, ale również w europarlamencie, bo ja
sam około 2 lat temu, kiedy pierwszy raz byłem na meczu Radomiaka, to był mecz, ten mecz jeszcze szczęśliwy, bo wygrany z Miedzią Legnica, ale pamiętam, ale później już finał baraży przegrany w Poznaniu z Wartą nie pozwolił na awans do Ekstraklasy, ale byłem wtedy świadkiem rozmowy europosła Adama Bielana z panem prezesem Stępniewskim, kiedy właśnie pan europoseł mówił o tym, że takie projekty warto wspierać, że dobrze, żeby w Radomiu projekt budowy Akademii Piłkarskiej skierowany do młodych adeptów piłki nożnej powstał. To będzie projekt realizowany w latach 2022-2023. W ramach tego programu, który ogłaszamy, klub będzie mógł liczyć na wsparcie w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. Jeżeli tak by się stało, że te pieniądze byłyby niewystarczalne, to mamy w Ministerstwie Sportu i Turystyki również inne narzędzia, inne programy rozwoju infrastruktury, którym będzie można wesprzeć. A ja też bardzo się cieszę, że w Radomiu infrastruktura sportowa się rozwija. Wiem, że to się nie dzieje bez pewnych opóźnień, bez pewnych przygód, ale najważniejsze, że ostatecznie wszystko kończy się dobrze, że powstają takie obiekty jak hala, w której się znajdujemy. Z tego co wiem, na dzisiaj jest to największa hala widowiskowo-sportowa w województwie mazowieckim. Warszawa takim obiektem nie może się poszczycić ciągle jeszcze, że powstaje stadion, widziałem przed chwilą, wiem, że też są tam różnego rodzaju problemy, ale prędzej czy później ten stadion powstanie. Mamy nadzieję, panie prezydencie, że jeszcze w tym roku Radomiak będzie mógł się cieszyć swoją nową areną, a uzupełnieniem tego wszystkiego będzie świetne centrum treningowe z możliwością budowania akademii, szkoły sportowej, właśnie po to, żeby Radomiak mógł grać wychowankami, a w przyszłości również na sprzedaży swoich wychowanków mógł zarabiać, budować stabilny budżet, jak najdłużej występować w Ekstraklasie. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim panu prezesowi Stępnickiemu i wszystkim działaczom Radomiaka za to, że dali się przekonać do tej inwestycji. To nie jest łatwa inwestycja. Wiemy, że kluby często żyją z sezonu na sezon, a może nawet z rundy na rundę. Muszą kompletować budżety. To nie jest łatwa sprawa, tym bardziej, że Radomiak w ciągu ostatnich lat zanotował bezprecedensowy sukces sportowy, awansując z bardzo niskich klas rozrywkowych aż do ekstraklasy. Jest dzisiaj na miejscu pozwalającym w ogóle myśleć o skorzystaniu również z pieniędzy dla drużyn eksportowych grających w pucharach. Mam nadzieję, że tak będzie, ale nie chcę zapeszać. To jest inwestycja, która przyniesie klubowi bardzo realne korzyści w perspektywie kilku lat. Klub będzie mieć grono swoich wychowanków, które będzie mógł też sprzedawać, ale przede wszystkim no, klub będzie znacznie bardziej zadomowiony tutaj na ziemi radomskiej niż dotąd. Nie będzie musiał polegać tylko i wyłącznie na Legii cudzoziemskiej. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi za to, że no, bardzo szybko znalazł odpowiednie tereny. Myślę, że to jest ważna inwestycja dla mieszkańców Radomia, bo już teraz, tak jak powiedział pan prezes Stępniewski, kilkuset młodych mieszkańców Radomia trenuje, nie tylko Radomia, ziemi radomskiej, trenuje w Akademii Piłkarskiej. Dzięki temu fantastycznemu centrum, które tutaj państwo widzicie na wizualizacjach, 6 boisk o różnych wymiarach, również boiska kryte, szkoła sportowa, fitness i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu tych dzieci będzie trenowało jeszcze więcej, więc to jest ważne dla mieszkańców Radomia. Myślę, że to będzie też ważny impuls do stworzenia, będzie pewnie o tym mówił pan prezydent, całego takiego centrum rekreacyjnego, służącego nie tylko sportowi, ale rekreacji. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi Bortniczukowi. Ten program, o którym mówił pan minister, jest ściśle związany z utworzeniem w ostatnich miesiącach Ministerstwa Sportu. Dzięki temu lobbying na rzecz sportu stał się silniejszy w rządzie. Tak jak powiedział pan minister, mi takie centrum chodziło po głowie już od kilku lat, od kiedy zobaczyłem duże inwestycje Lecha Poznań czy plany przy inwestycji Legii Warszawa. Ale dzięki temu, że pan minister został ministrem, stanął na czele tego resortu, udało się znaleźć brakujące środki. Rzeczywiście ta inwestycja w przeważającej części będzie sfinansowana z pieniędzy budżetowych. No cóż, teraz wszystko w rękach klubu. Powtarzam, to jest duże wyzwanie przeprowadzić taką inwestycję, ale myślę, że to jest historyczne wydarzenie w historii Radomiaka, bo da fundamenty na rozwój
na wiele dekad, nie tylko lat, ale wiele dekad. Także bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym przy tym projekcie i trzymajmy kciuki. Mam nadzieję, że Rada Miasta przychyli się do wniosku o przekazanie, nieodpłatne przekazanie tych gruntów. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i tak na początku element historyczny, bo wizyta pana ministra Bortniczuka jest bardzo dobrym sygnałem. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, pewnie większość tak, 7 lat temu mniej więcej też w lutym w 2015 roku też w Radomiu gościł minister sportu pan Andrzej Biernat i wtedy obiecał, że Ministerstwo Sportu, polski rząd dołoży do tej nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej, o której mówił pan minister, 40 milionów złotych. I to się ziściło, to są fakty, otrzymaliśmy tak potężną dotację. Wtedy byliśmy samorządem, który otrzymał największą dotację do budowy hali widowiskowo-sportowej. I dziś po tych 7 latach w lutym pojawia się pan minister i dziękuję panu ministrowi za te ciepłe słowa, bo pan minister mówi wprost, jestem tutaj po to, żeby przekazać wam dobrą informację. Ministerstwo Sportu sfinansuje w 70%, o ile dobrze pamiętam, Centrum Sportowe Radomiaka. Więc panie ministrze, serdeczne podziękowania w swoim imieniu, jak i również mieszkańców Radomia, że możemy liczyć na takie wsparcie, że możemy liczyć na tak duże pieniądze, żeby rozwijać nasze miasto. Szanowni Państwo, mówił o tym pan deputowany Adam Bielan, o terenie. Mówimy tutaj o Koniówce i to jest teren, który ja osobiście wskazałem, bo uważam, że to dziś jest najlepszy teren, najlepsze miejsce do realizacji takiej inwestycji. Ten teren od kilkunastu lat czeka na swoje przeznaczenie i dziś myślę, że warto powiedzieć tak wprost, że Koniówka jest dobrym miejscem. To jest świetne miejsce do tego, o czym mówił pan Adam Bielan, żeby rozwijać ten teren, żeby to był nie było tylko Centrum Sportowe Radomiak, ale także teren rekreacyjny dla mieszkańców miasta. Ja ze swojej strony daję jasno zielone światło na rozpoczęcie prac, żeby przekazać te grunty klubowi Radomiak, bo ten proces jeszcze się nie zaczął. On dopiero się, mam nadzieję, panie prezesie, zacznie lada chwila. My wtedy będziemy mogli wraz z grupą prawników, specjalistów usiąść i przygotować uchwałę na Radę Miejską. To musi być również decyzja radnych Rady Miejskiej, ale myślę, że to wszystko przed nami. Jedno jest pewne i to chciałbym dzisiaj jasno powiedzieć w obecności pana ministra i pana deputowanego Bielana i pana prezesa, że z mojej strony jest jasno zielone światło na przekazanie tych gruntów jak najszybsze, tak aby Radomiak mógł jak najszybciej rozpocząć tę inwestycję. Pewnie państwo zapytacie jeszcze o jedną rzecz, więc uprzedzając Państwa pytanie, ja mam świadomość, że ten układ drogowy, który jest w tym trójkącie ulica Czarnieckiego, Folwarczna i Koniówka, będzie wymagał na pewno przebudowy i myślę, że tutaj osiągniemy porozumienie z Radomiakiem, tak abyśmy ten układ drogowy przebudowali, żeby był on tak funkcjonalny, chociażby jak w strefie przemysłowej na Wośnikach, tak abyśmy mogli ten teren rozwijać i tamte kolejne inwestycje się na Koniówce pojawiały. Na koniec oczywiście chciałbym serdecznie panom podziękować. Ja miałem okazję wielokrotnie mówić, nie wiem czy zaszkodzę, czy pomogę panu deputowanemu Bielanowi, ale jak się pan Adam Bielan pojawia przy projektach radomskich, to one zawsze mają dużo szczęścia i w sferze finansowej, i w sferze realizacyjnej. Także obecność pana deputowanego Bielana gwarantuje, że pewnie to centrum szybko zobaczymy w takiej formule. Pan minister wspominał swoje wizyty w Radomiu. Tak, mieliśmy okazję rozmawiać już o sporcie wielokrotnie i wiem, że pan minister jest też wielkim fanatykiem piłki i chce rozwijać piłkę. Zresztą te projekty, o których mówił pan minister, również cieszą moje serce i duszę. Mam nadzieję, że to wszystko nam się, panowie, uda, ale my trzej możemy tylko pomagać i dokładać. Natomiast cała odpowiedzialność na panu prezesie Sławomiru Stępniewskim. Mam nadzieję, że pan prezes tę odpowiedzialność udźwignie. Czy ja, proszę państwa, ja powiedziałem jasno i powtórzę to jeszcze raz. Wkładem miasta w to przedsięwzięcie, w ten projekt będą grunty. I nad tym zaczniemy, mam nadzieję, pracować lada dzień. Natomiast deklaracja pana ministra jest też jednoznaczna. Co do reszty, no to oczywiście jest to projekt realizowany przez klub. Inwestycja będzie rozłożona na etapy. Mamy nadzieję to wykonać w ten sposób, żeby jak najszybciej można było się w pierwszym etapie wprowadzić, czyli żeby to, co nas najbardziej na dziś boli, to jest brak przede wszystkim boisk. I chcielibyśmy tak rozplanować budowę, żeby jak najszybciej powstały boiska. Natomiast
w drugiej kolejności zaplecze. Tak jak mówię, to jest największa bolączka na dziś i to jest to, dzięki czemu będziemy mogli znacznie zwiększyć liczbę dzieci, bo chętnych jest bardzo dużo. Dzięki temu, że klub jest w ekstraklasie między innymi, no to jest swego rodzaju lokomotywa. Jest to fajny, taki pozytywny impuls do tego, żeby i dzieciaki, i rodzice chętniej po prostu angażowali się w piłkę nożną w naszym regionie. Jeśli chodzi o dokładne kosztorysy, wstępny projekt opiewa na około 30 milionów netto. Natomiast, tak jak powiedziałem, jest to etapami. Będziemy starali się pozyskiwać następne środki finansowe od sponsorów. Będziemy starali się również własnymi środkami wspomagać to przedsięwzięcie. Także jest to projekt dość otwarty. Mam nadzieję, że będzie ciągle rósł, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze, żeby jak najszybciej mieć boiska, żeby można było już trenować. Dzień dobry Państwu, Robert Kornarka. Jestem architektem i autorem tych opracowań. Planowany czas realizacji i rozpoczęcia prac to jest lipiec tego roku. Chcielibyśmy wtedy rozpocząć procedurę wyłaniania wykonawcy, tak żeby już fizycznie we wrześniu wejść na budowę. W pierwszym etapie są do zrealizowania oczywiście te boiska treningowe wzdłuż lasu, wzdłuż ulicy Folwarcznej i zespół szatni. Chcielibyśmy równolegle przystąpić do zadania bardziej kosztownego, wymagającego więcej czasu, więcej nakładów, również do boiska tego, powiedzmy, reprezentacyjnego i obiektów kubaturowych od strony ulicy Czarnieckiego. Stąd to, co pan prezes mówił, próba rozłożenia tego na etapy, pozyskiwania środków zewnętrznych, zabezpieczenia środków własnych, no i dostosowania, że tak powiem, przerobu, czyli faktycznego wykonania do budżetu, który będziemy musieli w sumie jakby zebrać. Tak? Stąd to rozłożenie w czasie na ten okres 2 czy 3 nawet lat. Pierwszy etap chcielibyśmy zakończyć, rozliczyć do końca tego roku finansowo, natomiast przekazać obiekty pewnie już na wiosnę. Na relacje zaprasza agencja kreatywna Makumedia. Kreatywność wspierana technologią.